Wakacje już się wprawdzie skończyły, ale lato trwa nadal. Temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza utrzymają się przez kilka dni, a jeszcze przez dwa tygodnie ma być bardzo ciepło. Niektórzy będą chcieli zapewne szukać ochłody w basenach i kąpieliskach, ale nie wszędzie będzie to jeszcze możliwe, bo niektóre miasta już zakończyły sezon. Paweł Jędrusik. W Gliwicach władze miasta zdecydowały, że wydłużą czas działania wodnego placu zabaw w parku przy miejskiej palmiarni. Bardzo dobrze, że przedłużyli, że jest dłużej otwarty, że jeszcze w ten wrzesień, bo akurat syn do przedszkola jeszcze nie może iść z różnych tam powodów, ale może sobie nacieszyć się jeszcze tymi piękną wrześniową pogodą. Bardzo dobrze oceniam i jest w ogóle wspaniały ten pomysł z tym placykiem tutaj i z toaletami. Po prostu przepięknie. Na razie plac będzie czynny do połowy września, ale niewykluczone, że ten termin zostanie wydłużony. Jeśli park będzie cieszył się popularnością, będzie odwiedzany przez najmłodszych Gliwiczan. Dlaczego nie? Oczywiście, że tak wszystko jest możliwe. To oczywiście zależy nie tylko od popularności, ale przede wszystkim pogody. Wodne place zabaw działają jeszcze w Katowicach, ale w tym mieście zdecydowano się zamknąć już baseny otwarte i kąpieliska, mimo że miasto chciało, aby były czynne dłużej. Autentycznie mamy problem z ratownikami. W ten rok był absolutnie rekordowy. Kiedy kilka lat temu przychodziłem do Mosiru, to Mosir zatrudniał 30 ratowników. W tym roku 70 ratowników musieliśmy zatrudnić i sezon był tak długi i gorący, rekordowy, że po prostu ratownicy siłą rzeczy trochę się wykruszyli. Cały czas otwarte są za to miejskie baseny w Wiśle. Będą czynne do 8 września. Jest ciepło, pogoda jest fantastyczna, więc jeszcze zapraszamy i zachęcamy, żeby skorzystać z ochłody w wodzie. W Wiśle, podobnie jak w Gliwicach, decyzję o ewentualnym kolejnym wydłużeniu czasu otwarcia basenów miasto podejmie w zależności od pogody.